I witajcie we Flight Gear. Dzisiaj mam, można powiedzieć, znaczącego newsa, ponieważ pojawiła się najnowsza wersja Flight Geara oznaczona Long Term Support, czyli o wydłużonym wsparciu, i tutaj powinny być fanfary, ale fanfar jeszcze nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że jest to takie wydanie po cichu. Nie wiem dlaczego, ale na oficjalnej stronie Flight Geara, jak widzimy, wciąż widnieje jeszcze stara wersja 2018, a obecnie pojawiła się wersja 2020.3.1, która ma być właśnie tutaj, ma zastąpić tą starą wersję 2018 jako current stable release. Ale oficjalnie jeszcze to nie nastąpiło, w nowościach też jeszcze nic o tej wersji 3.1 nic nie mamy. Także mamy takie ciche wydanie, ale też zauważyłem, że w repozytorium Linuxa na Linuxie pojawił mi się ten update. Repozytorium zostało tam zaktualizowane i mogłem już pobrać najnowszą wersję 2020.3.1, więc zakładam, że jednak to wydanie już no, można ogłaszać, jako że się pojawiło. Zatem jak pobrać tą najnowszą skrytą wersję? Tutaj przejdźmy sobie ten przycisk Download. Tak, to mamy chyba bezpośrednie pobieranie, więc przejdźmy sobie tutaj, że chcemy pobrać tą wersję preview, no niby jeszcze tą starą 2020.1, ale to nas przekieruje na SourceForge'a, gdzie mamy te wszystkie pliki, skąd pobrać najnowsze wersje. Tu musimy przejść katalog wyżej, jako że jesteśmy w katalogu 2021. No i tu widzimy wszystkie katalogi z wersjami, mamy już wersję właśnie release 2020.3. Jak widzimy datę, to się pokazało 28 października. Także już parę dni temu, ale wciąż nie mamy oficjalnego newsa, że jest nowsza wersja. Ale jest download, mamy tutaj do pobrania egzeka pod Windowsa. I zapiszmy to sobie. Oczywiście mamy też wersję DMG pod Maca, mamy AppImage na Linuxy, ale Linuxy też mają swoje repozytoria, gdzie ten Flight Gear jest dodawany, i na przykład na Mincie 20 to repozytorium już zostało zaktualizowane do najnowszej wersji, jak mówiłem wcześniej. Także tutaj instalka mi się pobiera, a my w międzyczasie możemy sobie przejrzeć, co nowego się tutaj pokazało w tej najnowszej wersji. Mamy część loga 2020.3. Cały changelog w większej mierze opiera się i pokazuje różnicę między poprzednią wersją LTS, czyli o przedłużonym wsparciu, a była to właśnie 2018.3. No i z takich tutaj głównych zmian mamy tutaj wypunktowane, że pojawiła się deweloperska wersja preview nadchodzącego frameworka graficznego Compositor. I to jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że Compositor umożliwia wieloprzejściowe renderowanie, czyli ten pipeline renderowania jest wieloprzebiegowy, co umożliwia tutaj twórcom, no, grafikom, programistom dodawanie przeróżnych efektów, shaderów, no i po prostu robienia tam z grafiką różnych cudów. Tutaj można to porównać trochę do frameworka Rembrandt, który mamy już obecnie we Flight Gear. On już się pojawił, Rembrandt się pojawił w wersji 1.9, jest dosyć starym, ale tutaj z Rembrandtem mieliśmy wybór. Albo wybieramy Rembrandt, albo wybieramy na przykład atmosferyczne rozpraszanie światła. Mieliśmy albo to, albo to. Tutaj kompozytor umożliwia nam wykorzystanie atmosferycznego rozpraszania światła, ale także daje te możliwości, które dawał Rembrandt, więc tu mamy to połączenie. Więc myślę, że jak ten kompozytor wejdzie już oficjalnie do głównego builda, to, no to po prostu będzie mógł zastąpić Rembrandta. Tutaj niestety Rembrandt, tu mamy właśnie stronę wiki o tym Rembrandcie. No, jak widziałem, on daje fajne efekty, jak na przykład cienie, efekty świetlne. Niestety jakby z wersji na wersję on działa coraz gorzej. On działał wyśmienicie w wersji tam 1.9 chyba Flight Geara, która już tam wyszła parę ładnych lat temu. Ale tutaj z wersji na wersję te wszystkie efekty jakoś tam zaczęły tracić. Jedynie cienie jakoś tam jeszcze wyglądały oczywiście, ale wszelkie efekty świetne, jakie tutaj mamy o... tak, tu mam na przykład wiele oświetleń, tak, każda latarnia daje jakieś źródło światła. No i tutaj właśnie Rembrandt wykorzystał coś takiego jak odroczone renderowanie, czyli były renderowane tam kilka buforów z różnymi ustawieniami sceny, to wszystko później łączone razem, dało to świetne efekty właśnie wizualne, jeżeli chodzi o oświetlenie, jeżeli chodzi o cienie.
No ale jak to testowałem w najnowszych wersjach, to jednak nie wyglądało to za fajnie. No i mam nadzieję, że właśnie ten kompozytor to troszkę zacznie naprawiać i niwelować. Tu mamy właśnie opis tego kompozytora. To sobie też później zobaczymy, jak uruchomimy go sobie osobno. Zobaczymy, jak wygląda, jakie daje tutaj wizualne efekty. Także więc tak, to jest pierwsza nowość. Tutaj, jeżeli chodzi o ten kompozytor, to on już się pojawił dosyć wcześniej. On był chyba w wersji 2019 dodany, w którejś tam. Na pewno był w 2020.1. No ale w 2018 tego kompozytora jeszcze nie było, więc tutaj dodano jako główną zmianę. Kolejna główna zmiana to są usprawnienia co do modeli dynamiki lotu dla JSB Sim, jak i dla Yet Another Sim. Kolejna zmiana to pojawienie się opcji cache'owania tekstur, dzięki czemu możemy szybciej wczytywać sam symulator. Ta opcja już była wcześniej w wersji 2021, w wersji preview, ale oczywiście odnośnie wersji 2018 zaszła tu zmiana. No i mamy szybsze wczytywanie i lepsze wykorzystanie pamięci. No i mamy też poprawione wsparcie dla lotniskowców. Tutaj dokładnie nie wiem, co się zmieniło, jako że ja też tutaj z lotniskowcami nie mam doświadczenia, jeżeli chodzi o Flight Geara. No i mamy też informację, że dodano kompletnie nowych samolotów sztuk 30, jak i poprawiono 71. Także no tutaj spore liczby. Dalej mamy dokładne wylistowanie wszystkich zmian względem wersji 2018. Tu nie będę tego wszystkiego czytał, jest tego całkiem sporo. Kto chce, może tutaj sam wejść i się w to zagłębić. Tu na końcu mamy też zmiany, jakie zaszły co do ostatniej wersji preview, wersji 2020.1, którą też Wam tutaj często pokazywałem w moich materiałach. Więc może bardziej sobie przyjrzymy te zmiany. Swoją drogą nie wiem, co się stało z wersją 2020.2. Ona gdzieś zaginęła w akcji. Ta wersja się pojawiała tylko jako release candidate. Nigdy nie została też oficjalnie wydana ani ogłoszona. I teraz mamy od razu wersję 2020.3. No i zobaczmy te zmiany co do ostatniej wersji preview. Mamy różne tutaj zmiany w launcherze. Dodano ekran powitalny, dodano skrót klawiszowy Ctrl F, żeby tak odpalić lot. Poprawiono regionalne tutaj tekstury dla Kalifornii, Islandii, Brazylii, tak, czyli lepiej wygląda trawa. Tutaj dla obszarów przybrzeżnych zrobiono jakiś ruch pływowy wody czy coś w tym stylu. Pojawiły się nowe modele sztucznej inteligencji, czyli tych samolotów kierowanych przez komputer. Mamy lot 747 fregatę. Usprawniono też malowania i ruch ogólnie. Mamy aktualizację dla Flight Geara 1000, to jest oczywiście analogia do Garmin 1000, czyli do Glass Cockpitu. I tu mamy też pewne usprawnienia, na przykład poprawiono kod transpordera dla Visual Flight Rule, mamy kontrolę głośności, no i tu różne opcje inne. I mamy hangar pełen nowych samolotów, czyli mamy kompletnie nowe samoloty, których nie było nawet w wersji 2020.1. To jest około 10 samolotów. Co ciekawe, mamy na przykład PLZ-104 Wilga 2000 Draco, czyli wersję Wilgi, naszej Wilgi przerobionej przez pewnego Amerykanina, którym tą Wilgę podrasował i dopisował. Tu materiały tej Wilgi też możecie sobie wyszukać w internecie. Są o tym filmy, wpisy różne i tak dalej. No i mamy też aktualizację dla dużej liczby różnych samolotów. Tutaj wymieniono parę z nich. Mamy aktualizację co do tłumaczeń. Mamy też właśnie poprawiony język polski. Mamy szybszy terasync, dlatego że pobieranie teraz scenerii nie będzie odpalane za każdym razem, jak uruchomimy Flight Geara, ale jest to sprawdzanie raz na 24 godziny, co w sumie powinno w zupełności wystarczyć. Czyli teraz sync będzie tylko sprawdzał raz na 24 godziny, czy są zmiany w scenerii, a nie za każde uruchamianie symulatora. GPS flyby mode. Dodano jakiś mode flyby, tryb flyby w GPS-ie. Kolejna opcja to jest Sentry.io. To jest portal dla deweloperów do wyłapywania błędów, do raportowania błędów przez różne aplikacje. I tutaj twórcy Flight Geara podpięli się pod ten portal, dzięki czemu wszelkie jakieś tam krasze, błędy mogą być raportowane i
tam wysyłane na ten portal i twórcy oczywiście mają do tego dostęp i mogą to sobie tam analizować i sprawdzać, co się dzieje i naprawiać błędy. I mamy nowy, bezpieczny wątek dla menadżera cząsteczek. Tu chodzi o renderowanie cząsteczek. Będzie to teraz bardziej bezpieczne, w sensie nie będzie się wysypywać, nie będzie powodować kraszy przy renderowaniu cząsteczek. Czyli na przykład przy wulkanach mogliśmy takie krasze zaobserwować, chociaż ja nie zaobserwowałem nic takiego, ale poprawili to, więc super. No i okej, ja już mam nową wersję FlightGeara zainstalowaną, ale zanim tutaj go odpalę, ważna rzecz, według mnie przynajmniej, zróbmy sobie kopie zapasowe dwóch katalogów. Moje dokumenty FlightGear, to jest oczywiście katalog, gdzie trzymamy różne sobie samoloty, scenerie i inne takie rzeczy. I tu warto też zrobić sobie kopię tego katalogu, dlatego że na przykład pojawił się nowy hangar i ten obecny zostanie usunięty, czyli można powiedzieć, wylecą nam te samoloty z hangaru, które żeśmy poinstalowali wcześniej. Chodzi o ten oficjalny hangar z FlightGeara. I na przykład jeżeli coś tutaj sobie modyfikowaliśmy, te samoloty, ich pliki, to te zmiany utracimy, więc warto może sobie zrobić ich kopię. Oczywiście nasze samoloty i scenerie zainstalowane ręcznie poprzez te katalogi to oczywiście zostaną. No i drugi katalog to jest C, Users, nazwa użytkownika, Updata, Roaming i tam mamy katalog flightgear.org. Ten katalog w sumie też warto sobie zrobić kopię tego katalogu, dlatego że no, gdyby coś się spsuło, to możemy przywrócić sobie poprzednią wersję FlightGeara i mieć tą konfigurację, którą mieliśmy, nieruszoną. Także myślę, że warto się w ten sposób zabezpieczyć. Ja te kopie już sobie porobiłem. No i teraz możemy uruchomić FlightGeara, ale ja tu jeszcze edytuję tą ikonkę i dodamy parametr języka polskiego. Language równa się PL. OK, teraz uruchamiamy. No i wczytują się różne nowe dane. Dane lotnisk, punktów nawigacyjnych i tak dalej. I mamy ekran powitalny, o którym pisano w changelogu. Witamy we FlightGear. Mamy tutaj link na forum, jeżeli mamy jakieś problemy, możemy tam pisać. Tutaj licencja, wolne oprogramowanie. No i mamy też informacje o tym raportowaniu błędów, gdzie tutaj wysyłane są informacje o tym, jakim samolotem lataliśmy, informacje o systemie operacyjnym, jaki używamy i informacje o sterownikach karty graficznej. No i oczywiście to możemy sobie wyłączyć w ustawieniach, jeżeli nie chcemy takich danych wysyłać. No i tutaj sam launcher wiele się nie zmienił. Na pierwszy rzut oka widzimy, że doszła pozycja pomoc. Tutaj mamy na przykład oficjalną instrukcję użytkownika w formie PDF. No i to jest ta instrukcja. Widać, że została zaktualizowana. Mamy najnowszą wersję 2020.3.0, chociaż teraz mamy .1 końcówkę, ale tak widzimy, że instrukcja też została zaktualizowana. Mamy listę skrótów klawiszowych, to nas odwoła do strony internetowej, jak i wiki FlightGeara, to jest nasz odwoła do strony internetowej, mamy też linki do forum i takie rzeczy. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, tutaj w launcherze raczej się nie pozmieniały. Przejdźmy sobie do samolotów. Tutaj mam listę samolotów tylko zainstalowanych z katalogu mojego własnego, nie ma samolotów z hangaru, jak widzę. Jest tylko ten domyślny samolot Cessny. Jeżeli przejdziemy tutaj w dodatki, widzimy, że ten stary hangar został wykreślony. W zasadzie to możemy go usunąć. Tak, czyli poleciały nam wszystkie samoloty, które instalowaliśmy z oficjalnego hangaru. No, ale oczywiście możemy tutaj dać przeglądaj i ten hangar sobie dodać jeszcze raz. OK, hangar został dodany. No i teraz musimy ponownie poinstalować nasze samoloty, które tutaj chcemy używać. Ja na razie sobie to zostawię. Oczywiście widok siatki też jest. Jeżeli chodzi o lokalizację, domyślną lokalizacją jest właśnie Keflavik na Islandii. Ta lokalizacja już się chyba pojawiła w wersji 2020.1, więc tu bez zmian. Środowisko
i ustawienia też raczej nic się tu specjalnie nie zmieniło. Ustawienia tutaj mamy, może nie będę w pauzie, dobra, włączę raportowanie błędów i wyjątków. Tutaj jeżeli właśnie nie chcemy, żeby nasze dane były wysyłane, to należy to odznaczyć. Ja sobie to zostawię zaznaczone, ale tu nic nowego się specjalnie nie pojawiło odnośnie wersji 2020.1. Połączenie multiplier, pobieranie scenerii włączone. Tutaj dajmy się na full screen. Tak, tu mamy te silniki graficzne, atmosferyczne rozpraszanie światła albo Rembrandt. Nie ma jeszcze kompozytora, ale możemy to sobie uruchomić osobnym egzekiem, co sobie zobaczymy później. No i tu mamy ten bufor na grafikę, czyli na tekstury, żeby nam tutaj trzymał to na dysku, dzięki czemu szybciej będzie się wszystko wczytywać. Tutaj widać też moją konfigurację, którą sobie wcześniej wpisałem do wersji 2021, jako że tutaj zainstalowałem najnowszą wersję na tą starą, więc ten konfigi zostały przekopiowane. No i mamy już nasz hangar, on się teraz nazywa 2020. Do tego zaszły zmiany, ok. No i wybierzmy sobie jakiś samolot, niech będzie ta domyślna Cessna. I sprawdźmy skrót klawiszowy Ctrl F jako lećmy. No i pojawia nam się ostrzeżenie, ustawienia przemigrowane. Ustawienia zostaną przemigrowane z poprzedniej wersji Flight Gear. Jeżeli napotkasz na jakiekolwiek problemy używając aplikacji, spróbuj przywrócić domyślne ustawienia przed zaraportowaniem problemu. Zapisane ustawienia mogą mieć wpływ na wygląd, wydajność i funkcję symulatora. OK. No i jesteśmy w symulatorze. Tutaj na pierwszy rzut oka może niewiele się zmieniło. Tutaj właśnie możemy chyba już zauważyć te nowe tekstury trawy, czyli regionalne tekstury dla Islandii. Tam rzeczywiście to usprawniono, dodano nowe typy tekstur, że na przykład jest mieszanka śniegu z trawą, czy tam błota i kałuży z trawą i takie rzeczy. I teraz chyba mniej więcej widzimy taką teksturę, trochę błota, trochę trawy. Zobaczmy sobie plik. Zobaczmy sobie w ogóle menu, co tutaj, czy coś się pozmieniało. Zobaczmy sobie konfigurację joysticka. Czy coś mi tutaj, najważniejsze rzeczy, czy mi stery prawidłowo reagują. Wygląda na to, że jest wszystko dobrze. Zostało to przeimportowane z poprzedniej wersji Flight Geara i wygląda na to, że działa. Wybieranie scenerii. No tutaj raczej większych zmian nie ma. Dajmy sobie tutaj widok, pełny ekran, opcje renderowania. Tak, tu widzimy, że to okienko zostało troszkę inaczej zaaranżowane. Zostało to poprzestawiane w głównej mierze, te wszystkie kontrolki. Myślę, że jest teraz to bardziej sensownie poukładane niż było to wcześniej. Na przykład mamy opcje ogólne. Mamy pierwsza opcja, to jest atmosferyczne rozpraszanie światła. Chcę to sobie włączyć i wyłączyć. Nie są to nowe opcje, te większość chyba, czy wszystkie te opcje już były, ale zostało to inaczej po prostu rozłożone. Mamy dławienie klatek, na przykład na 50 na sekundę. Ja mam włączonego V-Synka, to mi daje 60, więc nie muszę dławić. Mamy kompensację tutaj szerokiego ekranu. Tutaj jest opcja użycia właśnie dysku do cache'owania tekstur, którą włączyłem też sobie w launcherze. Pokaz siatek. To wszystko już było wcześniej. Tutaj mamy nowy suwak, nowa opcja Maximum Number of Aircraft and Scenery Tiles, czyli maksymalna liczba samolotów i kafelków scenerii, jaką chcemy wczytać. Domyślnie mamy, że 200. Oczywiście możemy to sobie zmienić. No, przy dużych wartościach mamy ostrzeżenie, że wysokie wartości tutaj użyją dużą ilość pamięci i GPU, czyli karty graficznej. Tutaj mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem tę opcję. Ciężko było znaleźć informację, cóż to jest za opcja, ale gdzieś tam wyszperałem, że tutaj chodzi o to, że jeżeli wczytywany jest jakiś kafel, a na nim jest jakaś tam zabudowa, budynki, cokolwiek się tam jeszcze znajduje,
to wszystko było wczytywane do pamięci. Mimo że ten kafel renderował się daleko i z naszych ustawień tutaj LOD wynikało, że tak, ten kafel jest daleko, powinien się wyświetlać zatem sam kafel, czyli BR opcja, i te budynki, tam jeszcze żadne szczegóły nie były renderowane, ale mimo to te budynki tak były na przykład wczytywane do pamięci. No i zajmowały niepotrzebne tą pamięć, bo jeżeli ten kafel był tylko z daleka renderowany i nigdy do niego nie podlecieliśmy na tyle blisko, żeby się włączyła opcja ta szorstka albo z detalami, więc te budynki nawet nigdy się nie renderowały, ale mimo to zajmowały nam pamięć. Teraz dzięki tej opcji, jak tutaj, o ile dobrze wszystko zrozumiałem, to dzięki tej opcji będziemy mogli sobie ustawić, ile takich obiektów ma się załadować do pamięci, mimo że nie są renderowane. No ale nie są to wszystkie, tak, więc jest tutaj lepsza optymalizacja tej pamięci. Ja mogę sobie chyba dosyć wysoką wartość ustawić, myślę, mam dosyć dużo RAMu, tak samo na karcie graficznej, więc myślę, że mogę trochę zaszaleć. Tak, i wtedy dopiero jak podlecimy teraz taką opcją obecną w tej najnowszej wersji, dopiero jak podlecimy bliżej do tego kafelka i z opcji poziomu szczegółów będzie wynikało, że już dany budynek na danym kafelku na przykład ma się wyrenderować, to dopiero wtedy on zostanie załadowany do pamięci i oczywiście wyrenderowany. Także takie tutaj zaszły usprawnienia. Kolejne opcje to shadery, to jest to, co znamy, to, co było, nic nowego. Tak samo efekty atmosferyczne, zostało to lepiej zgrupowane, mamy teraz cząsteczki, no to też co było, cząsteczki, opady i chmury 3D i suwaki co do chmur, czyli gęstość chmur, jak i ich widoczność. I kolejne elementy to są eksperymentalne ustawienia, tutaj ustawienia dla atmosferycznego rozpraszania światła, te nasze filtry, jak nocna wizja, podczerwień i tutaj możliwość konfiguracji jasności. No i dalej mamy tutaj opcje co do scenerii, to wszystko co było, nie będę się tutaj powtarzał. I mamy opcje co do lotnisk, tak samo w sumie chyba te wszystkie opcje, które już były. Nie wiem, czy ta jest nowa, use triangles for directional lights, czyli użycie trójkątów do świateł kierunkowych. Chodzi o opcję renderowania, żeby chyba użyć bryły trójkątów do świateł kierunkowych. No i animowane jety, czyli włączenie na lotniskach animowanych jetów, rękawów w sumie, i tak to wygląda. Czy coś tu się jeszcze zmieniło? Większych zmian właśnie nie widziałem. No, coś mi się tu zepsuło z widokiem. Tutaj, że weźmiemy sobie ustawienia, nie środowisko, pozycję. Wybierz lotnisko. Tutaj zauważyłem, że poprawiono. O, gdzie jest lotnisko? Dobra, może znajdę coś. EPWR na przykład sobie znajdę. Tak, teraz widzimy, że wcześniej ten pas startowy lotniska po prostu pływał po tej mapie. W tej chwili to zostało naprawione. I to działa prawidłowo. Ten pas już nie pływa. O czas, tu nic nie ma. Także no jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, tam mówiono, że dodano nowe samoloty. Tam był chyba 747 fregata, ale nie wiem, czy on tu gdzieś jest. 437 takeoff, to chyba było. Dobrze, zostawmy to sobie jak jest. No tutaj mamy na przykład co do tłumaczenia na języki polski. Ktoś się pomylił i po prostu wpisał polskie ogonki. Tutaj niestety Flight Gear nie obsługuje znaków diakrytycznych. Prawdopodobnie nie obsługuje Unicoda i można tylko pisać znaki ASCII. No i tutaj mamy właśnie troszkę bobolka, bo ktoś napisał połączenie zamiast
polaczenie. No niestety, jak zauważycie, tutaj polskich ogonków nigdzie nie ma. Na przykład jest wyposażenie, jest Z, wyposażenie. Tutaj mamy taki troszkę błąd, no ale drobne sprawy. No tutaj więcej chyba opcji, za bardzo więcej zmian nie ma. Nie wiem też, na ile jest sens wzbijać się w powietrze. Czy tutaj jakieś specjalne zmiany zobaczymy. Ale przetestuję sobie sterowanie, czy wszystko mi działa na joysticku. Ale wygląda, że działa. Orczyk reaguje. Zastanawiam się jeszcze, czy mam włączoną opcję tutaj w pogodzie. Pogoda zaawansowana. Tak, mam opcję, że chmury rzucają cień, ok. Ale jakoś... A, bo nie ma chmur ogólnie, dobra. Dobra. Właśnie nie widzę tych cieni, ale nie ma chmur, więc nie ma cieni. No i tak się wygląda tutaj. Głównie możemy podziwiać chyba zmiany co do tekstury trawy. Te pływy można by ewentualnie sprawdzić, kierując się nad wodę, czy coś tam zostało rzeczywiście poprawione dobrze. Wiem, że poprzednie wersje miały takie trochę niedogodność, że te fale bardzo szybko się przemieszczały. Może to o to chodzi? Że to było wręcz nienaturalne, szybkie przemieszczanie się fal na wodzie. A teraz mam wrażenie, że ta woda stoi w miejscu i chyba w ogóle się nie porusza. Chyba, że nie ma wiatru zbytnio. Zobaczmy jeszcze pogodę. Nie, no jest 11 węzłów wiatr. Apply. No zastanawiam się, czy to o to chodzi, że ta woda rzeczywiście już tak szybko się nie porusza. Może to zostało poprawione? W każdym bądź razie wygląda to całkiem dobrze. Dobrze, zobaczmy sobie teraz tego kompozytora. To zamknę. Przejdźmy sobie do katalogu, gdzie zainstalowaliśmy Flight Gear. Jest to Program Files Flight Gear, najnowsza wersja. Tu mamy katalog bin binarny i z plikami binarnymi. No i tu mamy tak fgfs.exec, to jest ten plik, który przed chwilą uruchamiałem. A tu mamy wersję myślnik kompozytor, czyli to jest ta wersja, która ma ulepszony silnik graficzny wieloprzebiegowy do lepszych efektów wizualnych. Zróbmy sobie skrót najlepiej tego pliku i do tego pliku tu jeszcze sobie to edytujmy, żeby odpalić launchera, czyli myślnik, myślnik launcher jeszcze language.pl.
Okej, okay, uruchommy to sobie. Tak, sam launcher tutaj niewiele się zmienił, oczywiście tu nie powinno być zmian. I teraz zobaczmy sobie na przykład samolot, który nie miał cienia. Cessna domyślnie miała cienie tam emitowane przez oczywiście jakieś tam nakładanie na ziemię jakiejś tekstury chyba z cieniem. Tutaj wybierzmy sobie tego A320 Family, on nie miał cienia domyślnie. Może ustawmy się w Warszawie tym razem. No i tutaj przy uruchamianiu widzimy, że na planszy mamy napis kompozytor na czerwono. To jest takie jakby ala ostrzeżenie, że uruchamiamy taki nieoficjalny build Flight Geara. Tak samo jak uruchamiamy wersję nocnych buildów czy Release Candidate, tak samo mamy na czerwono pewne ostrzeżenia. Tutaj mamy ostrzeżenie, że jest to kompozytor. To jeszcze nie zostało dodane do oficjalnego builda. Mam nadzieję, że stanie się to jak najszybciej i będziemy mogli cieszyć się lepszą grafiką i lepszymi efektami świetlnymi, czy też jakimiś nowymi shaderami. Ale zobaczmy, jak to wygląda w tej chwili. Ok, jesteśmy w Warszawie. Tutaj jak na razie nie widzę żadnych zmian. Kokpit nie ma cienia. Tutaj chyba słonko świeci, chmury są, ale cienia nie ma. Tak, możliwe, że trzeba dodać jeszcze specjalne parametry dla tego kompozytora. Zobaczmy to. To jak przejdziemy sobie na stronę Wiki Kompozytor, no w ogóle możemy sobie poczytać o tym właśnie kompozytor, czyli Multipass Rendering. Tak, i tu mamy, tu gdzieś było chyba to niżej. Tak, tu mamy How to Enable the Compositor. Tak, raz, że musimy mieć tego builda, to już mamy. O, i tu mamy parametr, który to włącza. Tu jak przejdziemy sobie do tego katalogu, gdzie mamy to poinstalowane, mamy katalog data i tu mamy katalog kompozytor. Jest i mamy pliczek ALS.xml i jego sobie uruchomimy. W sensie podamy tutaj do konfiguracji, skopiuję to sobie. Tak, i tą wersję z kompozytor uruchamiamy i idziemy w ustawienia. I tutaj wklejamy sobie tą opcję, ale to jeszcze nie wszystko. Tu mamy dwa parametry odnośnie cienia. Mamy shadow enable równa się true i rozmiar bufora czy atlasu tego cienia. Kopiujmy. Tutaj oczywiście musimy poprawić, bo wklejono to jako luźny tekst. Dajmy tego enda. Wyrzućmy i tak, mamy te trzy parametry dodatkowe, które powinny nam włączyć ekstra efekty związane z tym kompozytorem. Lećmy. I tutaj też jakoś specjalnie teraz nie widzę cienia w kokpicie. Czy ten kompozytor działa? Ok, ale widzimy, że samolot rzuca już cień na ziemię. My też na samego siebie, jak widać. Chociaż no, widać, że coś tu jest jeszcze nie tak. Coś ten cień tutaj się rusza. No ale zostały dodane takie właśnie efekty i no i teraz nie musimy uruchamiać Rembrandta, żeby mieć cienie. Możemy użyć tego kompozytora. Szkoda, że nie ma cienia chyba w kokpicie. Nie ma tego, nie widać tego efektu. Także jak ten Airbus był w ogóle bez cieni, ten samolot nie rzucał cienia, to teraz przynajmniej mamy cień na tutaj rzucany na ziemię. Ten cień też nie jest taki ostry, nie wiem, czy dałoby się go wyostrzyć. Oczywiście musielibyśmy tam dłubać w plikach XML i ewentualnie jakieś tam parametry poprawiać. Dajmy sobie z poranku na południe. Tam jest słońce, więc cień widać rysuje się prawidłowo.
No jeżeli ten kompozytor wszedłby rzeczywiście już do builda oficjalnie, moglibyśmy tutaj mieć cienie do samolotów wszelakich. Tutaj twórcy, myślę, wtedy samolotów byliby już zwolnieni z potrzeby tworzenia cienia dla samolotu, po prostu robiłby to już sam symulator za nich. No i to już jest, no, że tak powiem, prawowity cień, można tak powiedzieć, ponieważ na przykład Cessna ten cień generowała z jakichś tam tekstur, to też nie wyglądało za dobrze, bo tam było widać pewne też artefakty. Chociaż tutaj też nie jest to do końca dopracowane, chociaż teraz już wygląda, no, tutaj pod pewnym kątem, o, ten cień się dziwnie zachowuje. Także może tutaj jeszcze trwają testy i to zostanie, będzie to jeszcze poprawiane. Także to tyle, jeżeli chodzi o najnowszą wersję Flight Geara. Jest to wciąż, można powiedzieć, nieoficjalny release, ale, no, ale jest, można instalować, można testować. Także życzę przyjemnych lotów i do następnego. Cześć Wam!